Dzień dobry wieczór, znaczy no, ten deszczowy jeszcze poranek w Dawnstar w Shipwrecked, gdzie już rekord nasz pobiliśmy. Mamy 29 dzień, co oznacza, że jest dobrze. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Nie zrobiliśmy sobie jeszcze lodówki. Przed chwilą, znaczy w poprzednim odcinku atakował nas jakiś bardzo dziwny zwierz, można to znaczy zwierz. Atakowało nas w sumie... Co nas atakowało? Jakby to ładnie nazwać? Churaga nas atakował. Ale z tego powodu, że... jestem jeszcze totalnie świeży w tym temacie, to nie wiedziałem, czy ja mam go atakować, czy mam uciekać, więc doszedłem do wniosku, że... jakby to ładnie powiedzieć... Bezpieczniej będzie uciekać. Po prostu. Dobra, zbierzmy sobie jakieś banany. Mam nadzieję, że się uda. Ale dżunglowe drzewa przyniosą nam... Mówiłem, że przyniosą nam banany? To jest dopiero szczęście. Jeszcze zróbmy to przed wieczorem, to uda nam się... Z tej strony też dobrze widać. Nie zarzucić na te wszystkie węże. Dobra, ale szyszek na to zupełnie nie potrzebujemy. Weźmy sobie jeszcze jednego bananka. Ale wypadałoby gdzieś znaleźć... Ho, ho! Aż w dwójkę? Dobra, to jest poświęcenie, na które byłem gotów poniekąd. Jak radu już chyba nie będę zbierał. Okej, czy jeszcze jakieś jedno drzewko byśmy ogarnęli przed wieczorem? Powiedzmy, że te. No niestety, cały czas słychać te ogary, które podobno... chcą na mnie się rzucić, ale jakoś nie mogą. Mokro banan, niech będzie, ale ciemno. O, i darmowe drewno. I o to chodzi. Okej, gradu, tak jak powiedziałem, nie zbieramy. Wracamy sobie na nasz piękny domek. I teraz tak, patrzcie. Polecimy. Jeden banan. Jeden lód. Miały być dwa, ale cicho. I patyki, których nie widzę. Tutaj nie widzę patyków. A tutaj. Bo tutaj zostawiłem, dlatego ich nie widzę. Dobra, i dwa patyki. I zrobimy sobie fajne danko sobie zrobimy, które będzie nam ładnie współpracowało z naszym mózgiem, który w sumie aż tak bardzo nie podupada, bo ostatnio pozbierałem muszelki. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, co ja mogę wywalić? Znaczy wywalić, odłożyć. Nie wiem, boję się odłożyć tej bioluminescencji, bo boję się, że ją stracę zupełnie, jeżeli ją odłożę. Na razie ją trzymajmy. Ale strzeliło. Okej. Okay. Co to jest? Lody bananowe. Super, lubię lody bananowe. Chyba. Więc zróbmy sobie jeszcze jedno. Słuchaj, to byłby świetny czas na zrobienie na przykład... Może nie lodówki, ale... Dobra, teraz zróbmy tak. Weźmy dwa, jednego banana i jeden patyk. To też zadziała. Taki sam sposób. Oj, znowu waluło. Teraz też przyjdą pająki, które zupełnie mi się nie podobają. Tak, już jest ten wieczór, to tych pająków... No właśnie, tak jak widzicie, jest dużo. Wiecie co, będę musiał parę porzeczek... Nie, idę stąd, bo już wiem, jak to się zaraz skończy. Znaczy tak, jak poprzednim razem się skończyło, po prostu. Okej, teraz zrzucamy tak jedno mięso potwora i trzy porzeczki, żeby zrobić sobie klopsiki. Dobrze, że ja pomyślałem o tym piorunochronie. Dobra, teraz tak. O. Dorzucamy do pieca. Tutaj wrzucamy sobie te porzeczki. Po to tylko, żeby się zepsuły. Żebyśmy mogli zaraz nawieść tamte rzeczy. Wolisz wodę pod deską, czyli wolisz tutaj stać zapewne. Ale to jeszcze trzeba wziąć przecież. Gara. Hops. I obiedzą. Pięknie. Oj. Strzelił.
No dobra, to co? No to wychodzi na to, że będziemy mogli sobie chwilkę pogadać. Albo przetestować butelkę. Też właśnie zobaczmy, czy ta maszyna odkrywania jest tak daleko. Kurczę, czemu ja ją tak daleko zrobiłem? Ja ją powinienem mieć gdzieś tu, dosłownie. A wiecie co? Zróbmy tak. Nie ma sensu, żeby ona była tam aż tak daleko. Ale, dobra, nie. Nie robi się takich rzeczy bez przygotowania, więc przygotujmy się na to. Wsadźmy też tą buteleczkę na chwilę. Okej. I teraz tak. Do maszyny potrzebujemy dwa bulbulatory, dwa kamienie, cztery deski. Spoko. Tak, ale potrzebujemy też kamieni, które zostawiliśmy tutaj. O. Dobra. Czyli tak, najpierw zaczniemy od kamieni. Potem jak już będą kamienie, będzie można zrobić bulbulator, ale to tutaj. Żebyśmy mieli dwa. Dobra, teraz wracamy do kamieni. I jeszcze dwie deseczki poproszę. No niestety, ja wiem, że to jest marnotrawstwo zasobów, ale... Ale jednak chciałem, żeby to było gdzieś tutaj bliziutko. Gdzieś bliziutko. No może teraz? O, widzicie? Jak to będzie gdzieś tu? O, no to teraz jestem i w ciepłym, i przy daszku. Super. Ten grat sobie upuśćmy. Dobra, zaczął się dzień. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj takiego możemy zrobić. Piorunochron mamy. Lodomiotacz, fajnie by było. I teraz tak, o. Lodomaszyna 3000. A to jest maszyna, która będzie nam tworzyć lód, więc to możemy zrobić. W sumie teraz nawet możemy to zrobić, bo czemużby nie? Nie straszcie ogarami śmierci, bo one wcale nie nadchodzą. Przepraszam, że w taki sposób, ale taka jest prawda. Dobra, 3 i 4, zaraz będziemy zbierać oczywiście kamienie. Gdzie to było? Tutaj były bulbulatory. A, to jednak za dużo zrobiłem. To jednak jeszcze moment. Okej, jeden kamień termalny i 5 bambusków. Gdzie ja znajdę kamień termalny? Przetrwanie? To jest właśnie też to, że tutaj trzeba zacząć. Kamień termalny. Dobrze, jedna tam. Nie mam krzemienia. Znaczy mam krzemienia, ale odburzone. Gdzieś tu. Oj, się uspokoił, jak miło. Jest i kilof, na który nie ma miejsca oczywiście. Dobra. Jest kamień termalny. Dobrze. Tutaj to jest tak, kamień termalny, kilof. A to sobie zjedzmy. Ak nam ładnie podbiło. Lód. A wiedzmy. A co tam? Okej, okay, ociosany kamień stawimy z powrotem, bo myślałem, że potrzebuję go więcej. No i teraz idziemy na zbieranie bambusów. Tutaj te bambusy no pewnie trzeba będzie nawieźć, więc na razie nic z tego. Oczywiście, że zostawiłem łopatę w skrzynce. Och, panie cialny. Coś innego mogę zostawić. Na razie zostawimy to i zostawimy ten kilof, który nie wiem, gdzie położyłem. A nie, kilof był potrzebny do kamienia termalnego. Dobrze, nieważne, nic tu nie zaszło. Teraz powiecie, ale przecież ty potrzebujesz dwa sloty, a wziąłeś tylko jeden. No tak.
Dobra, spójrzmy, gdzie tutaj jest. No właśnie, no i... Oj, kupanie cialne. Kępę bambusa, kępę bambusa, kępę bambusa. A, jeszcze to są te dwa bulbulatory. Dobra, powiedzmy, że potem je zbierzemy. Na razie widzę, że tutaj muszę zacząć działać i to dosyć szybko, bo węże idą. Ogary nie idą. Ogary się popsuły. I'm sorry. Dobra. Teraz będziemy mogli sobie zrobić tam maszynkę do lodu, która oczywiście bardzo nam się przyda w tą porę roku, ale jeszcze bardziej w inne. No zobaczcie, to jest ładnie wszystko, prawie na swoim miejscu. Ok, kamień termalny mamy. Zrzućmy na razie na chwilkę, no powiedzmy, że tą pochodnię. Weźmy sobie to i zróbmy sobie ten cały tą lodomaszynę 3000. Wow. Z której strony? Chodźmy może z tej strony. O. Będzie ładnie. Tada! Nie aż tak lodowa to, ale dobrze. Więc już, jakby to ładnie powiedzieć, jest jakiś progres. Butelkową latarnię, czy warto brać? Nie, no na razie... Już możemy spróbować też z butelkową latarnią, jak to jest. Okej, okay, mamy miejsce, pozbierajmy te pędy bambusa, chociaż może... No nie, no idzie wieczór, więc... O, chyba nie będzie takie łatwe. Znaczy te korzenie bambusa, przepraszam, pędy. Można to w sumie niby pędami nazwać. Wiecie, po co mają się marnować? Dobra, jeszcze parę. A tutaj mamy jeszcze takie ładne ten kamienie ze złotem. To miło. Czy one odrastają? To by było dziwne, jakby odrastały. Okej, 10. Więc cały zestawik mamy. Węże, proszę się ode mnie odkolegować. Ja z wami nie mam zamiaru rozmawiać. A, nie mam tej butelki. Dobra. No, zdążymy. No, no i pięknie akurat nam się skończyło jedno, czyli oznacza to, że będziemy mieli troszkę więcej miejsca. Zobaczcie, ja coś do maszyny dodaję. A, dodaję drewno, żeby wychodził lód, więc wiecie, wszystko jest w najnormalniejszym porządku. Dobra, zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Słomiany mur. No, nie wiem, czy to jest aż tak bardzo ważne. I dywan z wężowej skóry. Właśnie, zróbmy trochę dywanu. Teraz sobie spójrzmy, czy gdzieś tutaj tkaninę odłożyliśmy. Nie, nie odłożyliśmy. Ale inne pytanko, czy mamy miejsce na coś? Korzeń bambusa wtedy załatwimy później. A teraz w ciepełku zajmijmy się kolejnym dywanikiem z wężowej skóry, na co potrzebujemy oczywiście tkaninę z bambusa, której nie wziąłem. Może i być. Umieść glebę. Czy tu? A zróbmy tak awangardowo tutaj. O, pięknie, panie. Nikt nic nie widział. Wcale nie chciałem dodać paliwa, znaczy paliwa drewna do silnika alchemicznego. Nic takiego nie widzieliście. Dobra, te pierogi. Fajnie, można je zrobić, wiemy. Niedługo się zepsują, więc wolałem już je zużyć. A, ja ciebie to już w ogóle. Masło. No na masło jeszcze chwilkę poczekamy. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest takiego. Morska pochodnia, no super, że jest coś takiego. Ale chwilowo czegoś takiego nie potrzebujemy. A z narzędzi? No, widły to raczej nie, brzytwa też nie.
pióro. Pióro następnym razem. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to już będzie najlepszy czas na to, żeby poszukać gdzieś tutaj mechanicznych, albo jeżeli nie ich, to kogoś innego równie, jakby to powiedzieć, równie atrakcyjnego do zabawy. Strasznie to zabrzmiało. W sumie moglibyśmy jeszcze te pędy bambusa ogarnąć teraz, ale na chwilę obecną weźmy sobie, chodźmy, ciach, ciach, trochę wężowej skóry pozbierać. O, i gruczołów pająka. Czyli jak widzicie, nocą się tutaj dzieje. I to tak naprawdę dzieje. To nie jest tak, że to jest tam jakaś zwykła impreza. Tutaj się po prostu leją. I to jak się leją? Każdy by pomyślał, ale to przecież tylko niewinna zabawa. Oj, nie, kochani. Dobra, mnie ciekawi jedna rzecz. W sumie nie powinna, ale mnie ciekawi. Czy te tygrysiątko dalej tutaj jest? To by było ciekawe, jakby ona tutaj była. A czy my tam deskę zostawiłem? Weźmiemy tamtą deskę. A, trochę niżej. Tutaj są czereczki. Nie wiem, ile ma ta deska, ale sobie z nią wypłyniemy. Zobaczymy, czy uda nam się znowu trafić na tego śmiesznego rekina. Miejsce robiłem wtedy. A, dziękuję bardzo, panie racjonalizator. No. Trochę na wykończeniu, bym powiedział. Szkoda, że tego nie można naprawić. Znaczy, pewnie z zestawem do naprawy łodzi by się dało. Ale w sumie jak ten rekin gdzieś tutaj był, to on był tu gdzieś dosłownie tutaj. Jeżeli go teraz nie złapiemy, to nie wiem dlaczego mnie jakoś tak ciśnie, ale fajnie by było tego rekina złapać. Złapać, znaczy znając życie ubić. Ogary śmierci nie nadchodzą. No w każdym innym przypadku pewnie bym spróbował. Ale patrząc na to, ile mam... Nie. Patrząc na to, ile mam procent tej łodzi, to śmiem twierdzić, że troszkę mi się nie opłaca wypływać gdzieś dalej. W sumie powiem wam, że to chyba bym nie chciał ryzykować nawet. Bardzo dużo jest tych tutaj śmierdzących płaszczek, czy jakby to nazwać. Wcale mi się to nie podoba. Dobra, bardzo powolutku wracamy już do tego. No, bo ta łódka się już kończy. Tak samo jak jakość dźwięku. Dobra, są i meduzy. Były też tamte świecące meduzy i to, o właśnie, takie jak ta. Ale to zobaczymy. Na spokojnie sobie wróćmy. O, tu jest jakaś deska, która jest pewnie calutka. No, popatrzmy. O, to jest kolejna rafa i ona jest bardzo blisko. Czy ja mam miejsce? Nie, nie mam miejsca. Fajnie by było, wiesz co, jakby dało się ciebie po prostu... O. Ja teraz będę spokojniejszy. Znaczy nie wiem czym, tak? Ale przynajmniej tym, że nie wyjdzie na to, że o, jest moja deska, która ma 7%. A co to się stało?
Jakie takie dziwne kolorki się zrobiły. Weźmy sobie tego bambusa trochę tutaj nazbierajmy. Oho! Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie rajdowiczów. Witam Winterka. O, już te węże, już te węże. Wcale z wami nie chcę gadać. Powiedzmy, że mnie w ogóle nie interesujecie. Nic a nic. Co tam ciekawego u was, kochani? Dobra, możemy sobie wrócić do nas. Ja widzę, że tutaj już się zaczyna robić coraz mniej wesoło. Coraz mniej jedzenia. A, dobrze. A, pierwsza rzecz, tkanina. Nie, pierwsza rzecz, ciemność. Druga rzecz, tkanina. A to jednak z trzech było, no to dobrze, myślałem. Okej, skórę węża też mamy, to w sumie można powiedzieć, że wszystko mamy. Jeszcze coś by nam się przydało do jedzenia. Oj, bardzo dziękuję za followka. Dobra, idzie noc. Ja jestem głodny. W ogóle nie jest dobrze, że ja jestem głodny. Ja nie powinienem być głodny. Trudno, trzeba zmarnować pierogi. Masło jeszcze póki co niech zostanie. Oj, dzień dobry, wieczór, panie Szymon. Zaraz ci damy coś do jedzenia. Czy w strukturach były... Tak były. A, dzień dobry, wieczór. A kamerka będzie, kochani, jak będzie 500 subskrybujących na YouTubie. Nie mam czegoś, nie mam. W sumie nic nie mam, wszystko wykorzystałem. Idealne wykorzystanie materiałów. Teraz zobaczmy. Mamy te glony. Mamy masło. Czego nam tutaj jeszcze brakuje, żeby coś fajnego zjeść? Poza ciepełkiem. Włożmy sobie. Byśmy mieli w sumie meduzę. Zobaczmy, co nam najwięcej głodu daje, ale to najwięcej... W sumie wszystko, co jest, to tutaj daje nam... Coś koło 37 głodu z tych takich przepisów typowo shipwreckowych. Weźmy tak, weźmy sobie tego pięknego staka drewna. Widzę, że znowu nam się kończy. O! I teraz coś widzę. Dobra, to tak, panie czereczku. Raz i dwa, a te... Ładowanie oznacza, że zaraz przyjdzie dzień i trzy. Czy coś tutaj jeszcze potrzebuję? Ja już słyszę, że oni tam się leją, więc zaraz się będą chować. No zobaczmy. O nie, nie, nie. Jak ty chcesz ze mną tak rozmawiać, to ja mogę z tobą tak rozmawiać. Chodź. Ono tu. Ty myślałeś, że sobie z tobą nie dam rady. Jakieś mięso dzisiaj zostawiliście? No i ładnie, no. A, nie mam miejsca na skórę. Kurczę, nie mam miejsca na skórę i nie ma mięsa. To tym bardziej niedobrze. Oj, bardzo dziękuję za biciki. A to za smutny bicik. No dobra, już chciałem się spytać, kurczaki, gdzie ja zostawiłem plecak. O, no ten lepszy. Dobra, trzy czareczki i lód, którego nie mam. O, to bardzo dziękuję. Dobra, raz i dwa i trzy. Słuchajcie, no musimy się najeść, trudno. Potem będziemy robić jakieś takie rzeczy inteligentne, a teraz po prostu się obijemy.
ewentualnie pójdziemy na motylki zaraz. Bo wydaje mi się w ogóle, że już chyba pora roku się nam nawet zmieniła. O jako, a tak jak popsute były, tak nadal są. Te, jak to się nazywa? Krokodyle. Krokodylopsy. Dobra, zróbmy tak, najedzmy się. Tak na 100% się najedzmy. Weźmy ze sobą też tą zbroję na wszelki wypadeczek. Nie, panie motylek, my musimy. Dobra, nie musimy. Coś słyszałem. To było bardzo dobre pytanie. Co ja słyszałem? Pewnie ptaki. A, no właśnie, my mamy jeszcze przy sobie. Poza tym, że masę różnych rzeczy. To mamy przy sobie też bioluminescencję. Nie ma. Aha, łódkę w sensie. O, łódkę mamy. Dobra, mniej więcej wszystko jest. Lecimy. Znaczy płyniemy, ale lecimy. Nie chcę widzieć żadnych płaszczek. Ani nic z tych rzeczy. Czemu ja już nie mam tej siatki? Czemu ja jej nie odnowiłem? Dobra, tutaj jest pełno. Znaczy pełno, nie aż tak pełno. Ale jednak też nie aż tak mało. Teraz zobaczmy, czy tutaj też gdzieś. O, to fajnie. Czyli jakby co wiemy, gdzie jest rafa koralowa, dobrze. I to nawet stosunkowo blisko. Więc jeszcze jakbyśmy gdzieś znaleźli jakąś buteleczkę po drodze, to już w ogóle by było fajnie. Dobra, chodźmy tak centralnie na południe jeszcze na koniec. Kurczę, ale 32 dzień. Panie cialny. Jak to możliwe, że pan tak długo przeżył? Ha! Sam nie wiem. Przyznam się bez bicia, że sam nie wiem. O, to dziwne, żeby tutaj nic nie było. Bo... A te fale wcale mi się nie podobały. Te drugie. Dobra, czy my tutaj się będziemy zbliżać do jakiegoś lądu? Czy to będzie jakiś ląd? Lądek, zdrój? O! No i będzie. No i fajnie. Na morzyn. A co to jest tylko to taki... Nic normalności? A to nowość. Zawsze jak wpadałem na ten biom, to zawsze to obok były jakieś takie normalne, takie, na których można było się zatrzymać. A tu nic. Ale jaja. Na morzyny najczęściej mają wyspę obok, pisze Szymon, ale to chyba obok u góry w takim razie. Czy obok w prawo, czy obok w lewo. No w tym przypadku obok u góry wychodzi. Bo na dole na pewno nie. O panie, w ogóle nie ma. No gdzieś przyklejona do biomu. Dobrze, szukamy przyklejonej do biomu wyspy. I może znajdziemy w końcu te ogary, które od już nie wiem ilu dni są tutaj z nami. Chyba, że nie ma. Ma! Miałeś rację. O panie, gdzie ja jestem? Co to jest? Co to jest za dynks? Śrubkowate coś. Fajnie, wędka też jest fajna. A długa to noc?
Ile mam drewna? Dobra, mam trochę drewna. Oj! Nadeszły! W końcu! Aż się nie spodziewałem, że ich zobaczę. Chodźcie, będę was lał. Jak ten, to się nazywa. Jak tank? Dawaj, chodź. No w końcu. Kiełgara też sobie wezmę. Jeść papu. No i widzisz, jak fajnie. Oj, tu jest jeszcze maszyna do tego. Słuchajcie, no tyle wygrać. Jakiś wyjątek od reguły, a to nie? Ale jak jest przyczepione, no w takim miejscu, na samym końcu chciałem tutaj spojrzeć. No ale dobrze, mamy to. Mamy to, kochani. Spójrzmy, co my tutaj właśnie mamy. O, mamy mięso potwora i to jest super. Wapienne mury. Okej. Okay. Dublony. Kurczę, te dublony warto by było pozbierać. Powiedzmy, że sieć pajęcza mi się nie przyda. Szkielet. Też mi się nie przyda. Dobra, przeczekajmy noc. Chociaż widzicie, tak naprawdę, gdybyśmy mieli tą fajną latareczkę, znaczy lampkę, to byśmy mogli sobie na spokojnie jej używać. Chociaż wolałbym... jak to się nazywa? Wolałbym ten kapelusz górnika. Chyba zrobimy go w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. Szymon cały czas pisze, zrób łódkę porządną. Dobra, teraz najdziwniejsze pytanie. Czy warto z nim tutaj gadać? Bo tak naprawdę najlepiej byłoby się go stąd pozbyć i wtedy określić wyspę jako moją. No dobrze. Wydaj. Pamiętaj, jakby coś, to jest wszystko moje. Aha. Jednoręki bandyta. No i kupa. Nice. Zbiorę. Dobra, wydajemy jeszcze raz. Ale mózg mi siada od używania tego ustrojstwa. No. Obsydian? O panie! Ja bym bardzo chętnie... Wiecie co? Nawet zrobię to tak. Że sobie bardzo chętnie ten obornik pozbieram z tego powodu. Że... Słuchaj, świnka, pogadamy następnym razem. Z tego powodu, że trzeba jednak nasze... O, to daleko odpłynęliśmy. Nasze uprawy nawieść. To lecimy dalej. Zobaczmy sobie, czy coś po drodze jeszcze możemy takiego złapać. No nie. Ale kombo. To jest ta beczka prochu? Nie, to nie jest ta. O nie. O nie, 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 nie. Ja już was widziałem. My już się nie lubimy. Nie lubię tych płaszczek. Naprawdę ich nie lubię. Kormoran, o! Kormorana to jeszcze tutaj nie widziałem. No i ładnie, dzień 33. A, wiecie co? Postawimy jedną obok drugiej. Pamiętajmy o tym, żeby mieć dwa sloty i na następny raz po prostu jedną sobie schowamy do ekwipunku. Bo to jest bardzo fajna łódka. Bo po pierwsze można ją do ekwipunku chować. Póki jeszcze wieczora nie ma. Chodźmy, ogarnijmy sobie
naszą uprawę. Dobrze, nie padniesz zaraz, spokojnie, padniesz trochę później, nie martw się. Dodaj nawóz, do tych też trzeba. Wiecie co, to zaczniemy od bambusa jednak. O, dzień dobry, wieczór. A powolutku, powolutku. Można powiedzieć, że powolutku do... O, kurczaki. Dzień dobry, wieczór. Witam rajdowiczów, odlubię stare gry. Ojej, ale was dużo, ale fajnie. Dziękuję bardzo za rajdzika. No, słyszałem, że kiedyś się odgrażałeś, że się zrewanżujesz, ale... Wow. Ale was tutaj nawpadało, kochani. O, i bardzo dziękuję też za followki. No, ja nie mogę. Dzień dobry, wieczór, kochani. Witam was w Don't Starve Shipwrecked, gdzie, jak widzicie, próbujemy przetrwać. Aktualnie mamy rekord, można to powiedzieć w ten sposób, bo jeszcze nigdy nie udało mi się w tej grze przeżyć dłużej niż 25 dni. Teraz jesteśmy na 33 i jakoś sobie radzimy. Czy mogę opowiedzieć widzom, co to za gierka, o co w niej chodzi? Wiesz co, jest to taki bardzo specyficzny survival, w którym nie za dużo wiesz, chyba że masz dobrych znajomych, takich jak Szymon, który jest tutaj na czacie i po prostu będzie ci mówił, co jak zrobić, bo w większości rzeczy no, dochodzi się do tego samemu. Mocny specyfik, bardzo mocny specyfik, bym powiedział. Mamy taką śmieszną maszynkę tutaj, którą używamy do odkrywania niektórych rzeczy, właśnie tych zablokowanych, powiedzmy, które są prototypowane. Jeżeli zrobimy prototyp i powiedzmy się tego nauczymy, będziemy mogli potem robić już bez tego. Czekajcie, teraz muszę jeszcze ogarnąć jedzenie w garnku. Powiem wam tak, jeżeli gralibyście na komputerach, to pewnie mielibyście jakieś modyfikacje, w których na przykład pokaże wam się, co jest w garnku, co jesteście w stanie zrobić w garku. Ja niestety tak nie mam i muszę najnormalniej w świecie zapamiętywać albo gdzieś sprawdzać, co jak i gdzie. O, dobrze, objedzeni, teraz przyjdzie noc. Ogólnie w grze chodzi o to, słuchajcie, żeby nie umrzeć z głodu i żeby nie zostać w ciemności. Ale to jeżeli podchodzimy do tego tak bardzo delikatnie, bo cała historia, która jest wokół tego wszystkiego, to jest masa. Jest tyle rzeczy, do których trzeba, powiedzmy, dojść samemu albo być dociekliwym, że to jest szok. Ja się cieszę, że mam bardzo dużo takich entuzjastów na czacie zawsze i zawsze są w stanie mi wszystko podpowiedzieć, więc wow. Dobra, teraz do kominka. Rzucamy. Mi się wydaje, że już nam się chyba pora roku zmieniła na monsunową. Właśnie mieliśmy tutaj w skrzyneczkach naszych odebrać butelkę i pozrzucać jakieś stare rzeczy, śrubkowate coś. Nawet nie wiem, co to jest. Aha. No i widzicie, mamy coś takiego z takim czymś, co się przyczepia do czegoś takiego. Dobra, tutaj już nam się kończą porzeczki, a one mają nam się zepsuć po to, żebyśmy mogli nawieść o te tutaj krzaki. Ale fajnie świecą ta bioluminescencja, fajnie świeci. I kępy bambusa. Nie. Panie wężu, idź pan sobie. Dzisiaj z panem nie chcę rozmawiać. Tylko nie porzeczki. No niestety, panie Pronto, niestety. No i akurat nie wiem jak w innych wersjach, ale w Shipwreckedzie, szczególnie na Xboxie, wygląda to w ten sposób, że jeżeli umrzesz, to nie możesz sobie tak jakby jakiegoś save'a cofnąć czy coś, tylko po prostu umierasz, koniec, narka popa. Oj, dzień dobry, wieczór, mleczkam. Mleczak, przepraszam. Dobra, czekam aż się noc skończy. Super, ta buteleczka fajnie działa, bardzo ładnie oświetla, więc... Już wiemy już, że będziemy ją lubić. Dobra, Szymon nam cały czas nas terroryzuje o to, żebyśmy zrobili łódkę. Więc zobaczmy, jaką łódkę możemy zrobić. Transportowa, łódź opancerzona, ozdobna łódź.
Żagiel z wężowej skóry. O. Opancerzona, opancerzona, dobrze. Łódź opancerzona. 10 muszelek, 3 liny, 6 kłód, o, czy 6 desek. No dobra, róbmy tak. Po kolei. 3 liny. Muszelki mam na pewno tutaj odłożone. Całą jedną. Nie żartuję tutaj. Znaczy tutaj. O. Weź połowę. No i teraz najgorsze, drewno. Z tym zawsze słabo. No właśnie, już widzę, że już mi się wszystko kończy. Ile tam było tego drewna? To idziemy ciosać. Potem żagiel wężowy albo ten. Dobra. Ok, to idziemy trochę pościnać drzewka. Chyba mamy następny parę roku, naprawdę. O, dzisiaj bez niespodzianek, widzę. Szyszkę wywalamy, szyszki nie potrzebujemy. O, Szymonowi by zabrakło słowa. Tkaniny, tak. Tkanina robi się z trzech bambusów, to pamiętam. Dobra, wiecie co, te szyszki chyba musimy teraz pozbierać, po prostu później je powywalamy. Ciężko będzie się zbierało. Wiem, Szymon, mam muszelkową zbroję. I ona chroni od trucizny, ale tylko od trucizny... jak to się nazywa? Oj, kwiatka niepotrzebnie zebrałem. Ale tylko od trucizny tak zwanej, powiedzmy, kutej, typu węże, typu pająki. A jeżeli latają te... Jak one się nazywają? Śmierdzi płaszczki dokładnie? Tak, jak latają śmierdzi płaszczki, to do nich potrzebne są... inna ochrona, powiedzmy, przed trucizną. Mianowicie taka ala maska gazowa. O, pan. I taka ala maska gazowa jest w sumie ciężko do zrobienia. Oj, Szymon, słownictwo. Śmierdzi płaszczki. No, one się tak nazywają chyba. A co ja nie zmyślam, one naprawdę się tak chyba nazywają. Tej polskiej wersji na Xboxie. Dobra, ile my tego drewna mamy? 28. Potrzebujemy... Ile tam było? 4 deski czy 6? No to razy 3 chyba. Jeszcze dobrze wychodzimy na tym póki co, bo jeszcze żadnego węża nie spotkaliśmy na tym drzewie. Na tych drzewach. Kto to wymyślał? Nie mam pojęcia, kto robił tłumaczenia, ale tłumaczenie jest po prostu piękne, bo jak spotkasz marchewkę, to nie jest napisane marchewka, tylko marchewek na przykład. Jest taki specyfik. Dzięki, papugo. No i mamy też taką właśnie... Znaczy, mamy. Pojawia się taka ciekawa papuga, która nas obraża, więc to już jest w ogóle super. Dobra, trochę tych bananów jest. Jeszcze jakby grad zaczął padać, to już byłoby fajnie. Gdybyśmy... A nie, ja mam przecież maszynę do lodu. No ładnie, no ładnie. Dobra. Mamy 40 kłód, jest luzik. I dublony. Teraz mi dublony zostawiasz. Jak ja nie mam co zrobić... Ach. Dobra, powiedzmy, że zostawimy tą włócznię. Dublony się przydadzą. Okej, okay, wracamy. Dobrze, węże sobie ominiemy. Tak na spokojnie, wiecie, żeby nie było, że będziemy się wdawać sami w bójkę. Dobra, banany, banany, banany. Czemu ja jeszcze nie mam lodówki? Na razie do skrzynki. Teraz robimy te dechy. Zaraz zobaczmy, ile tych dech było, bo już zapomniałem. Znaczy nie, że zapomniałem, po prostu nie pamiętam. Opancerzona, 6. No to robimy 6 deseczek. Raz... 2, 3, 4, 5 i ostatnia. I na finał robimy piękną łódeczkę opancerzoną. Piękna jest, naprawdę. Dobra, dzięki wielkie, lubię stare gry. I do zobaczonka.
Dobra, zrobimy łódkę pancerzoną i potem do niej odpowiednie rzeczy, więc nie martwcie się, będzie dobrze. A, jak wiecie, bo widzę, że nam trochę czasu się przedłużyło, ale to nie znaczy, że kończymy, po prostu robimy króciutką przerwę, więc jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch TV/Cialny GD, gdzie pojawiamy się oczywiście zawsze według harmonogramu. Tym samym żegnam się z wami ja i życzę wam miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku bądź poranka. Zależy od tego, kiedy będziecie to oglądać, więc trzymajcie się and bye bye.